Drugi z raportów, czyli przytoczony już raport ministra Boniego, jest moim zdaniem takim pierwszym dokumentem, który strategicznie podchodzi do spraw edukacji. I przede wszystkim, co jest istotne, ta edukacja nie jest tu wyizolowana od innych obszarów rozwojowych. To znaczy ona jest wbudowana w kilkadziesiąt obszarów. Sam raport liczy ponad 300, chyba 80 stron, więc jest i każda strona jest jakby poświęcona innemu problemowi. I na wielu tych stronach ta edukacja się znajduje, czyli jest to pokazanie, że nasza rozmowa o przyszłości edukacji za lat 20 nie jest, nie wiem, pewną dywagacją czy takim myśleniem oderwanym, ale ona powinna być realizowana jakby w zgodzie z takim dokumentem. Oczywiście można polemizować, czy ten dokument w pełni jakby odpowiada na, czy w pełni opisuje te problemy, z którymi Polska się zetknie, czy nie, ale to jest jakby inna sprawa. Mamy dokument strategiczny, z którego wynikają dwa cele stojące przed polską szkołą w roku 2030, czyli pierwszy to jest, i to się odnosi do części pierwszej tego panelu, tak naprawdę nie samo wyrównywanie szans lub nie sama elitaryzacja szkoły, tylko koncepcja jest taka, żeby to połączyć, czyli nie wiem, czy to nie byłaby czwarta droga, bo pan profesor Szkudlarek mówił o tej trzeciej, trochę innej, czyli jeszcze bardziej konserwatywnej. To rozwiązanie, czyli jednocześnie stawianie na wyrównywanie szans, zapewnienie dostępności oraz jakby wyławianie talentów, no to jest rozwiązanie zaproponowane przez zespół ekspertów Boniego. W tym raporcie znalazło się wiele rekomendacji dla polityki edukacyjnej i one są jakby bezpośrednio w części dotyczącej edukacji się znajdują dwie, czyli po pierwsze powiązanie szkoły z gospodarką, przygotowywanie można powiedzieć, dla sektora gospodarki pracowników i przez co proponuje się przede wszystkim upraktycznienie tej edukacji szkolnej, czyli to, żeby ta wiedza nie była teoretyczna, ale jakby przeplatała się z zajęciami, gdzie ci uczniowie będą mogli nabywać jednak tych umiejętności, które im się przydadzą potem po ukończeniu szkoły. Nawołuje się do bliższej współpracy z sektorem biznesu, z przedsiębiorstwami i z praktykami biznesu. Nawet się sugeruje, żeby szkołę otworzyć na przedsiębiorców, którzy przychodzili też na zajęcia do szkoły. Dodatkowo się proponuje wiele takich działań, które są charakterystyczne dla rynku pracy i dotyczą, powiedzmy, obecnie w większym stopniu studentów, ale właśnie praktyki, staże, job shadowing już na poziomie szkoły średniej. Druga rzecz to jest dopasowanie tego modelu edukacji do wyzwań świata. I tutaj jest kilka istotnych elementów, czyli po pierwsze wczesna edukacja, jeszcze wcześniej tak naprawdę rozwinięta niż w ostatniej propozycji rządu. Indywidualizacja i personalizacja nauczania, czyli tu podążenie trochę tym modelem fińskim. Podnoszenie konkurencyjności szkół i uczniów na rynku pracy. Kształcenie umiejętności XXI wieku, rzecz szalenie ważna, która uważam obecnie jest mocno zaniedbana. Kreatywność i też proponuje się, chociaż dość enigmatycznie, ale jakby nowy model doboru kadry nauczycielskiej. W innej części raportu znalazł się zapis bardzo istotny o edukacji informatycznej. Otóż przywołuje się tam wyniki badań, z których wynika, że polska szkoła jest na ostatnim miejscu obecnie, jeśli chodzi o wyposażenie szkół jeśli chodzi o dostęp do internetu, do szybkiego internetu w szkołach. Tutaj zajmujemy chlubne ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. I w związku z tym jakby zwraca się uwagę, że poprawa tej infrastruktury musi nastąpić w najbliższych latach, dlatego żeby choćby uczniowie mogli korzystać z tych zasobów, które są edukacyjnych, które są w internecie i żeby w ogóle ogół społeczeństwa mógł też zwiększyć te swoje kompetencje, jak nazwane teleinformatyczne. Kolejnym
Kolejną instytucją, która dużo mówi na temat przyszłości edukacji, jest OECD, którego Polska jest członkiem. I co jest istotne, OECD zwraca uwagę na cały system edukacji, na ich modernizację. Tu w ostatnim październikowym wystąpieniu w UNESCO szef OECD zwrócił uwagę na takie trzy najważniejsze wyzwania stojące przed edukacją i to w perspektywie właśnie długofalowej, kilkudziesięcioletniej. Czyli po pierwsze szkoła musi rozwijać kompetencje i jakby nazwijmy to brzydko, produkować osoby, które będą potrafiły odnaleźć się potem na rynku. Kształcenie umiejętności XXI wieku to już jakby też w tym raporcie Boniego było przywołane. I wreszcie, co jest istotne, powinniśmy próbować uczyć się i na poziomie szkół, i na poziomie systemów od siebie, znaczy korzystać właśnie więcej z tych doświadczeń międzynarodowych. My w Polsce stosunkowo dużo badamy te systemy edukacji w innych krajach, ale wydaje mi się, że mało czerpiemy z tego korzyści. To znaczy na różnych poziomach możemy jakby aplikować te rozwiązania, nawet na zasadzie eksperymentów, o czym dzisiaj żeśmy też dużo mówili, ponieważ być może one mają sens. Nie możemy, mówiąc o edukacji, zakładać, że coś nie ma sensu, dopóki nie zostanie to testowane, przerobione i nie będą jakieś wyniki badań za tym stały. Jest to niezwykle istotne dla polskiej szkoły w kontekście tego, że w Polsce tak naprawdę nie prowadzi się na dużą skalę badań edukacji. To są rzeczy fragmentaryczne, uproszczone i w związku z tym wymagają jakby takiego systemowego podejścia i być może wiele byśmy mogli dowiedzieć się o trendach w szkole, gdybyśmy mieli instytucje, które byłyby odpowiedzialne i realizowałyby takie projekty badawcze. Na chwilę zatrzymam się przy tych kompetencjach XXI wieku, bo uważam to za jeden z ważniejszych elementów tej strategii 2030. To tu przywołany katalog kompetencji nie jest polskim ani katalogiem OECD, to jest scenariusz zaproponowany przez naukowców amerykańskich z takiego partnerstwa na rzecz umiejętności XXI wieku. Jak Państwo zobaczą, jest to bardzo szeroki katalog umiejętności, którymi powinien posługiwać się, które powinny być jakby wpojone uczniowi w trakcie edukacji szkolnej. Znaczy on wychodząc ze szkoły powinien takie mieć kompetencje po to, żeby mógł się odnaleźć na tym dynamicznym rynku pracy, który jeszcze nie istnieje, można powiedzieć. Znaczy, bo my jakby cały czas myślimy o kimś, kto skończy edukację za lat tam kilkanaście, wyjdzie na rynek pracy i żeby nie poniósł klęski, to musi potrafić zaaplikować tą wiedzę, którą dostał w szkole, żeby przeżyć po prostu. Dzisiaj mam wrażenie, polska szkoła nie kształci większości z tych kompetencji, a przydałoby się, żeby kształciła przynajmniej z 50%. I to jest oczywiście wyzwanie, na następne dwie dekady. Teraz przejdę do czynników mikro, czyli jakby takie różne trendy, analizy, działania oddolne, które wynikają też jakby z samej istoty edukacji, z rozwoju tego procesu. Odwołam się tutaj do takiego raportu niezwykle ważnego, to jest The Horizon Report, który jest od kilku lat publikowany. To jest dzieło międzynarodowe, chyba ponad 30 instytucji w tym uczestniczy. Jak Państwo zgadną, prawdopodobnie zero instytucji z Polski. Projekt jest duży, badawczy, obejmuje kilkuset naukowców siedzących i pracujących przez cały rok, bo to jakby jest taki cykl pracy nad badaniami tak naprawdę właśnie tych takich globalnych trendów. I jest to raport, który pokazuje jakby właśnie gdzie zmierza ta edukacja w kontekście powiedzmy kilkunastu lat naprzód, po to żebyśmy mogli się lepiej do tego przygotowywać. Ja tu wybrałem kilka takich metatrendów, jak to oni nazywają, tej globalnej edukacji, z dwóch raportów, zeszłorocznego i obecnego, gdzie widać też pewne narzędzia i praktyki, które są obce obecnej szkole, nie tylko polskiej, bo to jest jakby problem światowy
ja mam wrażenie, że tak, mamy taki moment, kiedy system edukacji, nazwijmy pruski, no, zaczyna się powoli zmieniać, ewoluować i próbujemy wymyśleć coś, co go zastąpi. I to się dzieje równocześnie na całym świecie, i w krajach anglosaskich, i w krajach Dalekiego Wschodu. Więc mamy tu do czynienia z takimi kilkoma trendami, które są istotne.